Cześć, tu znowu Gimper, zagrajmy w Mountain Blade Warband. Zbieramy się na nowo armię na terenach Nordów. Przeklinamy. Generalnie i ogólnie jest bardzo fajnie. Impreza na całego. Słabo, słabo jest. Ale zbieramy sobie ten oddziałek powoli już. Także nie jest aż tak słabo. Jest, można powiedzieć, no, że nie najgorzej, to nie powiem. Jest troszkę lepiej. Jest nie najsłabiej. A ile coś takiego funkcjonuje w języku polskim? Nie spotkałem się ze stwierdzeniem nie najsłabiej. No, w sumie nie najgorzej to jest to, co nie najsłabiej. Także, ale nie najgorzej to już mi się tak kojarzy, że jest nieźle. Ale nieźle nie jest. Więc jest nie najsłabiej. Kolejnych ochotników werbujemy. O, dużo tu ich. Tam też będzie dużo. Mam nadzieję. Jest karawana, której nie będę napadać. Więc zwyczajnie za słaby na to. A czy mógłbym tu powiedzieć w czasie zbierania tego wojska? Się tak zastanawiałem, ale nie mam pomysłu. O przeklinaniu zagrajmy, mówiłem. Trochę. Nie wiem, o czym tu mógłbym powiedzieć. Mógłbym powiedzieć o tym, że beznadziejnie mi idzie, ale o tym już za dużo mówiłem w ciągu ostatnich kilku odcinków. W ostatnich kilku odcinkach. No, 60 dolarów. Ładnie, ładnie. Ładne, ładne. 38 już. Jest 38 ludyków. Bardzo ładne. Bardzo ładne. No chodźcie tu. Nie, korsarze, nie, nie chodźcie tu. Myślę, że to rabusie z lasu. Bardzo ładnie, 6 kolejnych. Teraz nawet na korsarze bym się... Nie, nie. Od korsarzy się... Kurde, trzymam z dala. Kurde. Nie, kurwa, tylko kurde. Dobra, 18 możemy sobie zabić. 5 tym bardziej. No oczywiście, jak już chcę z nimi walczyć, to ich nie dogonię. O, jednak dogonię. Czyli łącznie jest was 23. Dobra. Nie najgorzej. Chodźcie tu. Wszyscy za mną. Nie wiem, czy ci korsarze... Tak, ci korsarze mają coś do rzucania chyba. Stańcie tu na wzgórku sobie bardzo ładnie. Z korsarzami to są nie przelewki. To są mega bandyci. Bandyci poziom drugi. Mega rabusie, hiper rabusie, ekstra rabusie, tacy na maksa wykoksani. Dobra, stoicie tu wszyscy? Jeszcze nie. Przede wszystkim muszę sobie tych NPC-ów zostawiać z tyłu, żeby Jeremus mi nie ginął. On wtedy traci tą umiejętność. Chyba, tak mi się wydaje. Bo na pewno jej nie ma przy poruszaniu się na mapie już, jeżeli jest ogłuszony, ale... Jak to wygląda jeszcze w czasie bitwy, kiedy już jest ogłuszony, czy ta umiejętność jeszcze działa? Nie mi wolę nie ryzykować. Będzie, że mu zazwyczaj nie będę stawiał z tyłu. Nie strzelajcie mi tu do cholery, macie tarcze. Czy nawet tarcz nie mają. Świetnie. Korsarze są najbardziej przerąbani bandyci. Chociaż stepowi są jeszcze trudni. On dostał łebek. Stepowi są jeszcze trudni generalnie i ci, którzy są u Saranidów, czyli tam na pustyni. No to goście. Siema. Widać, że ci korsarze tacy wikingowie też. Zdech, pies. Bita tu na nich. No szarżować! Wszyscy do ataku dałem. Trochę mi poginą, ale reszta przynajmniej o poziom wskocz, także nie jest najgorzej. Wara mi od Firentisa. I wara ode mnie. Nie zapominajmy o tym. Zostaw mi tego rekruta. Zostaw go. Zostaw go, nie dam ci go zabić. Ty, pipo. Dobra. Nie dałem mu go zabić. Tu jest korsarzek też. Jak tam moich 5 zdechło? Na razie nie jest najgorzej. Ten gościu co?
konia posuwał. No, chyba próbuję uciec. To mu nie wyszło. Dobra, tam jeden ucieka, to ja go dogonię. Ja go dogonię! Budzie bite. Dobra, ładnie. 5 tylko zginęło, także jest bardzo ładnie. Dość tych korsarzy rozjechać. Farmera, nie chcę się przejmować. Korsarza swoje. Widzicie, mówiłem, że każdy przynajmniej poziom poleci. No tutaj nie wszyscy. A zresztą to i tak jeszcze nie ten. O, tych na piechurów, bardzo ładnie. Łowcy głów nawet levelek dostali. I jeszcze po walce trochę expa zostanie rozdane. Oj, nie wziąłem tego, tej zbroi. No trudno, na korsarach się świetnie expa. No i prawie wszyscy polecieli poziom w górę. Łowców głów wszyscy nawet. Tych, z tymi ośmioma mógłbym powalczyć, ale... Jak się oddzielam? O, właśnie teraz. Dobra. I will drink for your skull! No i nie wiem, czemu dałem to cieniowanie, przystawiłem. Czemu jest brak? Dałem pełne. O, widzicie? O, 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 o. Teraz ładnie te rośliny wyglądają. Drzewa. Bo tak brzydko się błyszczały, nie? A teraz jest nieźle. Jest nieźle. Dużo ładniej to wygląda. Bo ja, znaczy nie dawałem na pełne, tylko dawałem na szybkie i to w ogóle nie działało, choć się zmieniało na brak cieniowania. Po 40 odcinkach Gimper dowiedział się, jak cieniowanie zmienić. Dobra, giniecie korsarzyki. O to wam powiem. Siema, ale łuk wielki. Dokładnie się go przecinało. O, ty pipo mnie. Ha, masz karę. Ty też. Korsarzyki zadupczone. Ha, jaka armia się na nich ulewa. Dawać ich. Moi nordyccy wojownicy. No i zdech rekrut. Ci łowcy głów aż tak nie ginęli, nie? Pewnie dzięki lepszej zbroi. Bardzo ładnie. Te raporki 318 to nieźle. Dobra, wezmę to wszystko. Bardzo ładnie. Kolejnych dwóch nordyckich wojowników. Kolejni piechurzy. Dość szybko się tych nordów awansuje, zauważyłem. Szybciej niż chociażby. Moment, trzeba między tym korsarzem. O, ci jacy szybcy, zgięło ich. Mają przewagę liczebną. Chodźcie tu. Damy wam radę. Suki koty. Damy wam radę, nie poddamy się. Bijać to na wzgórze. Nic, znowu włączyło to cieniowanie? Nie, no jest, ale tak słabo to wygląda. Może to tak ma być akurat teraz. Dobra, dawać mi tych korsarzy. Dawać na ring. Ha. No chodźcie tu, ja pierdzielę. Co mi nie podejdą bliżej? Ja daję. Chodźcie tam gdzieś. Nie wiem, gdziekolwiek. Byście się w kupę zbili. F4 to było, nie, F3. F2. Zgrupować szyk. Kupą, mości panowie. Skąd oni idą? Stamtąd. Tak, tam za tego wzgórza wyjdą. Stójcie tu. Polecę tam ogarnąć ich. Oni tu po wzgórzu się wspinałem. Jakby na tamtą wzgórze się wspiął, to byłoby dużo lepiej, ale... Ale tego nie zrobiłem, więc teraz już nie ma co gdybać. Biegną korsarzyki. Chyba się nie spodziewałem tego, że ktoś tu będzie po pleskach. No i czemu nie mogę trafić? No i są tacy jakby słabie uzbrojeni, widzicie? Wiesz, może mi się tylko to wydaje. Dobra, bita w nich. Ja im tu od tyłu wjadę. Ich trochę porostrącam. O, przecinka. Dobra, ta setka to była przesada zdecydowanie. Będę pomagał moim poprzez roztrącanie ich tutaj. Jak tym koniem przejeżdżam, to mi się przewracają. Ale moi giną. Trupiciele się gęsto.
Kratki spadają ostro. Dobra, dawaj mi 70 z powrotem. To od następnej bitwy zacznie obowiązywać dopiero. Ale dobrze, kosimy ich. Zdecydowanie więcej ginie niż nas, to jest najważniejsze. Ci kosarze są głupi i podchodzą tak pojedynczo, dziwnie. Przecież moi też giną i to sporo. Ale cóż, trzeba część poświęcić, żeby reszta mogła być na maksa wyszkolona. Life is brutal and full of zasadzkas and czasami kopas w dupas. No. No a już się przerzedziło tutaj. Tyle widzieli korsarzy. 13 do 45. O, uciekają. Doganie ich, jak myślicie? Chyba nie. Tak średnio. Żebym ich dogonił tu. A nie, bo oni nie uciekają. To są do tych czterech, których tam nie wbiją do walki. To ja ich sam zabiję z łuku. Tarczę postawił. No ale przynajmniej teraz dopiero ci, którzy przeżyli z moich, to ładnie polecam do góry, jeżeli chodzi o poziom. Poziomik ładnie dostaną. Ponieważ tam nordyckich weteranów chyba, czy jak oni tam mają. Ci przed Huskarlami to są, jak się nie mylę. Teraz mam nordyckich wojowników już, a po wojownikach są chyba weterani. Tak mi się wydaje. Wydaje tak mi się. Dobra. Jakieś sukcesy są? Przecież 11 mi, 13 mi zginęło. O, są Wegirowie, ale ich nie będę brał. Strażników karawany mogę wziąć. Tak, dobrze pamiętam. Potem są weterani, a po weteranach już są Huskarle. Czyli dość szybko się, jak widzicie, awansuje. Tak. Jeszcze 2 minuty sobie dam. Szkolony piechur jest tu. Rekrut na piechura. Nie powoli idzie to szkolenie. Powolutku. Powoluteńczeszku. Ale idzie do przodu cały czas, najważniejsze. Dobra. Odpoczniemy sobie chwilę. Albo nie, bo przecież Ruwar chyba jeszcze... Z Ruwar chyba jeszcze nie brałem ludzi. Tak mi się wydaje. No nie brałem. 5. Bardzo dobrze. Rekrucikowie. Tutaj. Świeże upieczenie. Ale mam armię. 3. Dlatego miałbym tych korsarzy, ale... Ale nie. O, tych tym bardziej. Tych 13 bym... Dobra, tych 20 sobie pogonię i poczekam, aż troszkę mi się życie odnowi. I moim wojownikom może. Dobra, nie wiem, gdzie oni polecili teraz. Do łerczek idziemy. Jezu, już myślałem, że korsarze. Łerczyk! Jadę tam. W sumie na korsarzach się rzeczywiście najlepiej to. XP, ale też najtrudniejsze te bitwy są, także... Coś za coś. Sprzedajemy ten cały szajs tu. Potrzebujemy trochę... Kasy nie, no i nie chciałem tego klikać, ja to wiele. Minus 10 sekund z życia właśnie. Dostałem. Będzieć tawerna. Strażnik karawany i tam wyżej coś ciekawego. Może będzie jakiś marmit. Pusto. Tu sobie jeszcze skoczymy. I na tym zakończymy odcineczek. Dobra, jest 33 ludzików. Także powoli to zaczyna jakoś wyglądać. Chociaż do podbijania zamków jeszcze daleko. Tak myślę, że mógłbym się rozgadać trochę na temat długości odcinka. Wpadło mi do głowy. Więc generalnie wiecie, jeżeli o mnie chodzi, to jak znieśli ten limit 15-minutowy, to napaliłem, że o, 18-19 minut będę mógł bez przerzutki, ale jak chociażby zauważyłem na to na tym przykładzie, że Witchhaven, znowu Witchhaven, ale on jest zajebisty,
więc trudno go nie wymienić. Jeżeli uczyłem na przykład wrzucał odcinki 9-10 minutowe, oglądało się to fajnie, bo się oglądało. I no i tyle, tak idealny czas to był 9-10 minut, a po prostu zauważyłem, że jak wrzucił 15-minutowy, to po prostu po 8 minutach patrzę odruchowo, koniec, już nie, jeszcze połowa, bo nawet się nie chce oglądać. Także jednak te krótsze odcinki są dużo lepsze, dlatego ja też będę się starał 15 minut nie przekraczać. Siema korsarze. Dobra, rozwalimy ich i skończymy odcinek w takim razie. Follow me. Oni z tamtego wzgórka będą szli. Więc możemy pozycję tutaj zająć. Chociaż piechota to tam tu nie zdąży dojść, bo oni już idą. Ci korsarze. Korsarzyki. Bita, bita. Korsarz został zabity przez Sir Gimper. No i tak jak mówiłem, te odcinki, no 20 minut to za dużo, zdecydowanie za dużo. Może są tacy fanatycy, którzy: o Gimper, lovciam cię, chcę cię oglądać jak najwięcej, wrzuć więcej odcinków Flix. Każdy zagrajmer ma takich przecież. Ale w większości są 12-latki może max. Więc nie ma sensu się tego słuchać. Naprawdę, jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć więcej, to po prostu kolejny odcinek się obejrzy, ja nie widzę problemu. Lepiej niż... będzie mniej problemu z tym, niż jakby ktoś, kto chciałby obejrzeć mniej, miałby sobie dzielić to na dwie części. Bo potem mu się nie będzie chciał obejrzeć, bo coś nie wiem. Także... ja wolę wrzucać krótsze odcinki. W ogóle to kompletna kompromitacja jest, jak widziałem, jak niektórzy po 40 minut wrzucają. No ludzie, no przecież kto to obejrzy? Ja! Krzyknął jeden z widzów. 1 na 1200. Dobra. Co, skończymy ten odcineczek i do zobaczenia w kolejnym. Zagrajmy Malcolm Blade Warband.